Dzień dobry Państwu. Mariusz Kopeć, dział żywienia KWS. Szanowni Państwo, od naszego ostatniego webinaru dotyczącego dochodowej produkcji mleka upłynęło już sporo czasu. Od tamtej pory otrzymaliśmy od Państwa wiele telefonów, maili z komentarzami, z pytaniami do tego webinaru. Otrzymaliśmy też wiele zaproszeń. To był dla nas bardzo czas takich intensywnych wyjazdów w teren. Nasz serwis wzbudził spore zainteresowanie, szczególnie narzędzia typu Sita Penn State do oceny jakości przygotowania TMR, ale też do ustawiania wozów paszowych, do sprawdzenia stanu technicznego wozów paszowych. A więc no, mieliśmy bardzo dobre przykłady w terenie, gdzie na przykład operator wozu paszowego uprzedził nas, że pewnie ten TMR nie będzie zbyt dobry, bo no, musiał skrócić z konieczności czas mieszania, przygotowania tego TMR-u i faktycznie tam na pierwszym sicie zostało no, blisko 50% TMR-u, co świadczyło o tym, że nie jest on dobrze rozdrobniony, dobrze wymieszany, nie jest homogenny. Bardzo też fajnie sprawdza się ta opcja kontroli sortowania. W wielu przypadkach też udało się potwierdzić, że krowy sortują TMR na fermie, a więc TMR zbadany przy wysypywaniu i powiedzmy w godzinę po tym, jak krowy pobierają, znacznie różnił się pomiędzy sobą, jeśli chodzi o rozdział frakcji. Dosyć powszechną sprawą była też wysoka sucha masa, zbyt wysoka sucha masa kiszonki z kukurydzy, grubo powyżej 40, czasami blisko 50% suchej masy. Zdarzało się też, że na sicie powyżej 4 mm zostawało nam całkiem sporo nierozdrobnionych ziarniaków albo nie w pełni rozdrobnionych ziarniaków kukurydzy. No to z pewnością już jest sygnał, że taka kukurydza nie dostarczy krowie tej energii, która była zakładana przy bilansowaniu żywienia. Należy wziąć poprawkę. No i oczywiście wyciągnąć wniosek i w przyszłym roku, w tym sezonie właściwie, który nadchodzi, no trochę się przyłożyć lepiej do tego, żeby ten materiał był lepiej rozdrabniany. Drodzy Państwo, no podsumowując te wyjazdy, te narzędzia sprawdzają się bardzo dobrze. Bez nich bardzo trudno jest obiektywnie ocenić na przykład stopień rozdrobnienia, strukturę TMR-u, czy też choćby tą kiszonkę z kukurydzy, jakość jej przygotowania, gdzie no, gołą ręką nie jesteśmy w stanie wyczuć różnicy temperatur, a one naprawdę dochodziły do 30-40 stopni, kiedy temperatura zewnętrzna otoczenia była około, nie przekraczała 20 stopni. Drodzy Państwo, ten sezon zapowiada się dla nas bardzo ciekawie. Mamy w planie kolejne projekty, które będziemy chcieli dla Państwa relacjonować na bieżąco poprzez nasze kanały społecznościowe, YouTube. A więc przede wszystkim w planie mamy popularyzację rozwiązania polegającego na zastosowaniu w żywieniu krów mlecznych i opasowych, bydła opasowego, korzeni buraków cukrowych, dedykowanej odmiany, które szczególnie są predestynowane poprzez to, że sadowią się w glebie nieco powyżej, jak typowe buraki, przez co nie gromadzą tyle, są łatwiejsze do oczyszczenia, jeśli chodzi o zanieczyszczenia. A więc można powiedzieć, ogarniamy tą technologię razem z gospodarstwem, które będziemy przedstawiać w naszych relacjach. Burak cukrowy to niezwykle interesująca roślina pod kątem dużej zawartości, dużej koncentracji energii, której tak brakuje w dzisiejszych stadach, wysokowydajnych stadach
krów mlecznych. A więc to jest temat, na który będziemy zwracać uwagę. Inna sprawa to mamy kilka gospodarstw sorgowych, a więc takie, które w miejsce kukurydzy zasiały w tym roku sorgo. Nie chodzi rzecz jasna o konkurowanie z kukurydzą, która jest bardzo dobrą odmianą, bardzo dobrą rośliną kiszonkową. Natomiast w niektórych przypadkach niestety ona się nie udaje z różnych względów. Albo ze względu na stanowisko, albo ze względu na po prostu szkody wyrządzane przez dzikie zwierzęta. Głównie tutaj przez dziki, które potrafią zniszczyć taką plantację kukurydzy. Sorgo jest dla nich nieatrakcyjne. Co prawda nie posiada ono tyle energii jak kukurydza, ale tu będziemy testować takie rozwiązanie sorgo jako kiszonka, pasza objętościowa i ziarno z żyta hybrydowego jako ten dodatek paszy energetycznej. Będziemy sprawdzać, jak to się ma ekonomicznie do takiej produkcji kiszonki z kukurydzy. Jak wspomniałem wcześniej, która nie zawsze się udaje, a tutaj te dwie odmiany, te dwa gatunki, zarówno sorgo, jak i żyto hybrydowe, świetnie się czują w takich warunkach słabszej gleby, gdzie występuje okresowo niedobór opadów. Te rośliny świetnie plonują i zechcemy sprawdzić, być może jest to jakaś ciekawa alternatywa dla tych gospodarstw. Także proszę Państwa, podsumowując, bardzo ciekawy czas, dużo ciekawego przed nami. Zapraszamy do naszych kanałów YouTube, Facebook, gdzie będziemy na bieżąco publikować materiały.